drodzy, w kolejnym odcinku. Jest to odcinek specjalny, odcinek roboczy w domowym zaciszu. I chciałbym Wam pokazać, jak by miały wyglądać materiały w momencie, kiedy nie możemy jechać do garażu, bo garaż jest daleko, a my siedzimy w domu. Także zapraszam Was na krótkie wprowadzenie. Dzisiaj będzie płyn do mycia szyb, prosto z Biedronki, a o tym, jak on się sprawdza, jak funkcjonuje i kto na nim pracuje, dowiecie się właśnie w tym materiale. Także zapraszam Was do praktycznej części tego odcinka. Ale jeszcze przed tym mój gość specjalny. Witajcie na kanale z płynem do szyb. Dzisiaj będziemy myli. Jeszcze raz. Witajcie na kanale jakim? Pushingowym? Pushingowym. Nie. Tak, bo to... To jest mój kanał. Dobra, no to jak on się nazywa? Auto jak ta lala. Auto jak ta lala to pomysł nie mój, tylko taty. Więc witajcie w naszym kanale. Tata i ja. Dzisiaj będzie co? Film o myciu do szyb. O płynie do mycia szyb. O płynie do mycia szyb. Także co? Także zapraszamy. Same. Więc nagrywamy. Słuchajcie, szanowni Państwo, płyn do szyb, czynność, którą nie każdy z Was lubi, ale każdy ją zna. Płynów do szyb używamy w domach i nie tylko. Na chwilę obecną pewnie wszyscy siedzicie w domu, jeżeli nie macie pod nosem garażu i po prostu z nudów zaczynacie mieć cokolwiek się da lub używać przy tym jakiejś chemii, która jest związana stricte z autodetailingiem. W tym przypadku mój mały pomocnik, pani Amelia, dała sobie bardzo fajnie radę. Jak mogliście zauważyć, sam płyn, czas jego odparowania jest dosyć długi, więc domyślam się, że płyn do mycia o nazwie Mr. Magic z Biedronki ma w sobie dużo wody. Jego zapach jest, tak, jego zapach jest cytrynowy. No, nie jest to żadna tam truskawka. Trigger ma dwie funkcje, może rozpylać drobno materiał na... Tak, dobrze. Może rozpylać materiał dosyć drobno, jak również może go spieniać, przez co praca wydaje się przyjemna. Pachnie trochę gorzałą, czyli druga funkcja tego produktu, jaka jest na chwilę obecną, chyba odkażanie rąk. Aczkolwiek nie polecam. Bardzo Was proszę, abyście do tego filmu, do tego materiału podeszli z dystansem, ponieważ większość z Was siedzi w domach. Nie każdy potrafi sobie z tym poradzić. Jeden radzi sobie z tym lepiej, drugi radzi sobie z tym gorzej, ale każdy z nas próbuje znaleźć jakiś sposób na spędzenie tego dziwnego i trudnego czasu.
Także. Także ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Dziękuję mojej największej pomocnicy, Ameli, za sprawne działanie na tym produkcie. Było przestrzegane BHP, dziecko miało rękawiczki, miało solidną fibrę od hurtowni Mikrofibry, którą też gorąco pozdrawiamy. Ściskamy Was, życzymy Wam dużo zdrowia i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnych materiałach. Na razie. O, chciałam jeszcze na to. Powiesz cześć? Cześć.